Dlaczego w trawie piszczy? Gawęda Simony Kossak. Druga sprawa to jest opór powietrza. Właśnie ustawienie się tak w prądach wznoszących w stosunku do wiatru, żeby jak najwięcej pracy wykonało powietrze, a jak najmniej ptak. Pośrodku każdej szybkości, pośrodku każdej strategii lotu znajduje się takie pasmo, jak mówią uczeni, pasmo energooszczędnej prędkości. I to ono zależy od warunków atmosferycznych. Jednego dnia ptak szybciej będzie leciał, drugiego dnia wolniej. Prawdopodobnie jakiś element zmęczenia kieruje ptakiem, żeby zwolnił albo przyspieszył. Instynktownie. Ptaki mają nagromadzony tłuszcz, energia zamieniona w tłuszcz. Ale też tego tłuszczu musi być tylko tyle, ile potrzeba na przelot. Bo jak będzie go za dużo, no to ptak będzie za ciężki. No i będzie miał kłopoty z lotem. Jeżeli go będzie za mało, to osłabnie i wpadnie do oceanu. Też bez przesady. Wszystkiego musi być w sam raz. Wyliczenia mówią, że lot w kluczu żurawi czy bocianów potrafi zaoszczędzić 23% energii w stosunku do tego, co by ptak wydatkował lecąc sam. No jest to duża różnica. I to może być te 23%, które jest potrzebne, żeby dolecieć do celu podróży. Skąd wiedzą ptaki, że trzeba odlatywać? Następna zagadka. I tu można powiedzieć, że jest prawdopodobnie kilka sygnałów, różnych zjawisk, które mówią ptakowi, budzą jego instynkt, mówią, że trzeba odlatywać. I też to, co uczeni już domniemują, to jeszcze z całą pewnością nie jest wszystko. Jeszcze są jakieś inne zjawiska, które czekają na odkrycie. Pierwsze to jest kalendarz. Z nas nikt dzisiaj nie umiałby sobie w życiu radzić, gdybyśmy nie mieli kalendarza. Kalendarz to jest nic innego, tylko opis tego, co się dzieje ze słońcem, z temperaturą, z pogodą. Można obserwować zmiany pór roku patrząc za okno, a można patrząc w kalendarz. I ten kalendarz, który mówi obiektywnie o ruchu Ziemi wokół Słońca, jest znany ptakom. Mają swój wewnętrzny kalendarz, który im mówi, że to jest ta pora roku. Ale tą grupę ptaków, które kierują się kalendarzem, mówiąc umownie, nazywamy migrantami kalendarzowymi, ponieważ one niezależnie od pogody po prostu muszą lecieć. Na przykład wilgi. Odlatują, bo przyszedł ten dzień w kalendarzu. Ale są i takie ptaki, na przykład jeżyki nasze, które mają wewnętrzną stację meteorologiczną pozazdrościć. One znają pogodę na kilka dni naprzód. W związku z czym, przewidując pogodę, uzależniają czas wylotu od tego, jaka będzie pogoda w ciągu następnych dni potrzebnych do przelotu. I nie tylko w miejscu odlotu, ale i na trasie. I te gatunki nazywane są, że to są loty cyklonalne, gdyż potrafią omijać wielkim łukiem strefy burz w Europie i tam dalej, nad morzem. Nasz taki kochany ptak, którego znamy przecież z wiosennych koncertów, czyli drozd śpiewak, czeka na dobrą pogodę nawet i kilka tygodni. To są ptaszki, które machając skrzydełkami lecą, nie potrzebują tych wielkich prądów wznoszących jak bociany i są uniezależnione od kalendarza z dokładnością do paru dni czy paru tygodni. I one mogą sobie czekać spokojnie, aż przyjdzie ten zły czas, zacznie być zimno, braki pokarmowe i wtedy się zabierają do odlotów. A dlaczego one muszą czekać na dobrą pogodę, te nasze drozdy śpiewaki? Ano dlatego, że jesienna wędrówka wtedy się zaczyna u tych ptaszków, kiedy się ustalą silne wiatry północno-wschodnie. One wieją w plecy tym ptaszkom, mówiąc w przenośni, i pchają je we właściwym kierunku i dzięki temu one oszczędzają ogromną ilość energii. I warto u tych ptaszków, warto poczekać kilka dni, a nawet tygodni, żeby podróż odbyć w luksusowych warunkach, nawet jeżeli tu, gdzie mieszkam, jest już chłodno. I takich migrantów, takich wędrowników nazywamy wędrownikami pogodowymi. Czyli już mamy trzeci rodzaj kalendarza. Pierwszy to jest kalendarz ten taki, że data czerwona w kalendarzu. Drugi to jest taki, że przewidują, mają stację meteorologiczną i wiedzą, że zbliża się kilka dni z dobrą pogodą. A trzeci to jest ten, który czeka na wiatr w żagle, tak jak nasze dawne żaglowce. I dopiero odlatuje z żaglem. A ten prawdziwy kalendarz jest związany z hormonami, czyli z taką fabryką wewnątrz organizmu zwierząt.